Cześć wszystkim, witajcie na naszym cyberwebinarze Hakuj umysły, poprawiaj content, zarabiaj więcej. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i dzisiaj będę moderatorem naszego spotkania. Będę też starała się na bieżąco odpowiadać Wam na pytania na czacie. Ważna informacja, ten webinar będzie nagrywany i będzie dostępny na naszym kanale na YouTube już w przyszłym tygodniu. A teraz przejdźmy do przedstawienia naszego dzisiejszego prelegenta. Jest nim Artur Pajkert. Marketer z 20-letnim doświadczeniem, szef marketingu Cyberfolks oraz człowiek, który dzisiaj skakuje Wasze umysły. Cześć, Artur. Cześć, witajcie. No, super Was widzieć i bardzo Wam dziękuję za tak liczne zapisanie się na dzisiejszy webinar. Zanim przejdziemy do rzeczy, to chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy w tak licznym gronie. Nieprzypadkowo zapisało się blisko 700 osób, natomiast jest to dobre miejsce, żeby podziękować kilku osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do tak licznej frekwencji. Dlatego dziękuję takim osobom jak Ania Ledwoń-Blacha i Jakub Płoczowski z agencji na nas. Super, że wspieraliście w socialach to właśnie wydarzenie. Bardzo dziękuję również innej krakowskiej agencji, Deva Group, za to, że udzieliliście miejsca w swoich mediach społecznościowych na promowanie informacji właśnie o naszym webinarze. Dziękuję ogromnie wszystkim tym, którzy promowali również poza sieciami społecznościowymi, również w swoich wewnętrznych sieciach firmowych, na przykład firmie WERCOM, która też tutaj aktywnie przyczyniła się do promowania informacji o tym właśnie webinarze. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rzeczy, mam dla Was mały disclaimer. Podczas tej prezentacji w Twoim umyśle może powstać pewne błędne przekonanie, ale uznasz je. Za całkowicie prawdziwe. Zanim przejdziemy do merytorycznej części tego wystąpienia, potwierdźmy sobie, że wszyscy jesteśmy we właściwym miejscu i że będzie to efektywnie wykorzystany czas. Dlatego chciałbym przybliżyć tutaj Tobie, dla kogo przygotowałem dokładnie to wydarzenie. Przede wszystkim jest to webinar przygotowany z myślą o twórcach stron oraz o osobach, które zarządzają treściami na stronach internetowych, osobach, które chcą mieć po prostu lepsze, skuteczniejsze treści, takie, które lepiej oddziałują na odbiorców, daj znać tutaj na czacie, jeżeli właśnie tym się zajmujesz. Jest to webinar przygotowany z myślą o. Marketerach, tych marketerach, którzy szukają sposobów na lepsze wyniki. Niekoniecznie chcą inwestować w większy budżet w marketing, ale oczekują, że już obecnie alokowany budżet przyniesie im po prostu lepsze wartości, lepsze wskaźniki. Więc jeśli jesteś marketerem, jeśli zajmujesz się tym zawodowo, śmiało napisz tutaj na czacie, żebyśmy widzieli, czy takie osoby są tutaj z nami na webinarze. Jest to wydarzenie przygotowane z myślą o sprzedawcach pragnących lepszej skuteczności sprzedaży, lepszej skuteczności już od najbliższej wysłanej oferty, bo tak naprawdę wiedzę, którą zdobędziesz już za chwilę w czasie tego webinaru, którą zamierzam się tutaj z Tobą podzielić, możesz stosować jeszcze tego samego dnia, już w następnej ofercie, którą tak naprawdę dzisiaj wyślesz do Twojego klienta. No i wreszcie jest to webinar dla. Przedsiębiorców, dla przedsiębiorców szukających lepszej relacji efektów do nakładów, dlatego że w wyniku zastosowania tych technik możesz uzyskiwać lepsze efekty, a tak naprawdę nie potrzebujesz zwiększać swoich nakładów marketingowych. Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą, to też śmiało napisz nam na czacie, że prowadzisz biznes, więc będziemy wtedy wiedzieli, że, że webinar jest przeznaczony właśnie dla Ciebie. Ta historia zaczyna się od takiej fury. Kamil Kozioł wyjaśnił mi już, że to jest GT4, które do setki przyspiesza w 3,6 sekundy. Szybki, dynamiczny, żółty, potężny samochód. Jednym słowem, fajna fura. No i okazuje się, że nawet kiedy masz fajną furę, to możesz w niej zatrzasnąć kluczyki. No i kiedy zatrzaśniesz sobie kluczyki w takiej fajnej furze, to co się wtedy dzieje? Łapiesz za komórkę i wpisujesz awaryjne otwieranie samochodów plus nazwa miejscowości, w której jesteś. Przyjeżdża na sygnale pan ślusarz, taki specjalistyczny, który w ciągu paru sekund robi ci takie coś z zamkiem i zaprasza cię do środka, a ty potem dwa tygodnie nie śpisz, zastanawiając się, jak to jest możliwe w moim samochodzie, że go można tak łatwo otworzyć. Nie? Dla takiego właśnie specjalisty kiedyś pracowaliśmy. I ten specjalista był umiarkowanie zadowolony ze współpracy, ponieważ mówił, że jego kolega w tym samym mieście przy podobnym budżecie odbiera dużo więcej telefonów od tych nieszczęśników, którzy zgubili bądź zatrzasnęli swoje kluczyki. Długo zastanawialiśmy się, jak to jest możliwe. W końcu wszystko było zrobione no, zgodnie z zasadami sztuki. Wiesz, landing... Y dokładne mierzenie, co się tam dzieje na tej stronie, zdarzenia on-click przypisane do tego numeru telefonu, więc w Analyticsie widzieliśmy, że ludzie klikają w ten jego numer telefonu, ale on cały czas twierdził, że nigdy do niego nie dzwoni, więc sami zadzwoniliśmy i co się okazało? Podał nam zły numer. No i to mnie jakby tak zainspirowało do tego, żeby szukać przyczyn, co tak naprawdę powoduje, że jedne strony internetowe działają dobrze, a inne źle. No, i ta warstwa treści okazała się być tutaj kluczowa. Wiadomo, to był trywialny błąd w numerze telefonu. Natomiast zacząłem ten temat drążyć zainspirowany tym zdarzeniem. Jakie inne błędy, jakie inne treści mogą de decydować o tym, że ktoś kupuje u ciebie albo gdzieś indziej? Ja zacząłem po prostu się przyglądać dosyć mocno temu zagadnieniu. No, i chciałem podzielić się z Wami w czasie tego webinaru inspiracjami właśnie na ten temat. Zanim przejdziemy do rzeczy, mała podstawa teoretyczna. Chciałbym Wam przedstawić pana Paula Maclina. To jest amerykański tutaj neurobiolog, lekarz, który zbudował taki model mózgu trójjednego, który twierdził, że mózg można powiedzieć działa w oparciu o takie trzy warstwy. I on opiera te warstwy o nasz ewolucyjny rozwój, czyli kora nowa to jest to, co Sprawia, że jesteśmy ludźmi. To jest to racjonalne myślenie, taka najmłodsza ewolucyjnie warstwa. Mózg saczy, on odpowiada za emocje, zwany też mózgiem psim i mózg gadzi, te, to jest ten pień mózgu, to co jest najgłębiej w nas odpowiada za takie najgłębsze instynkty to jest taki mechanizm walcz albo gin tak? i McLean sformułował tę teorię tam w, już dawno temu, bo w okolicy lat 60. i ona przez ten czas była wielokrotnie weryfikowana, obecnie zauważyłem, że jakby wielu badaczy nie podziela już tych poglądów ponieważ ta teoria McLeana dosyć mocno się opierała o pewne Logiczne założenia, które później zostały zweryfikowane, i, i nie potwierdziły się pewne tutaj założenia dotyczące budowy mózgu, ale wciąż jest ona, moim zdaniem, użyteczna, dlatego że pokazuje, że naszym zachowaniem. Mogą kierować różne warstwy. Tutaj Wam zostawiam link do chociażby takiego wpisu, dlaczego ta teoria jest kontrowersyjna. Polecam tutaj za, zainteresowanym. Zresztą te wszystkie linki osoby, które oglądają nas na YouTube, no bo za, będzie zapis tego webinaru również na, na YouTube. Te wszystkie linki będą dostępne w opisie filmu, więc nie musicie teraz ich spisywać z ekranu. I to moim zdaniem całkiem fajnie koresponduje z innym podziałem na umysł świadomy i na umysł nieświadomy. Umysł świadomy no to ten taki racjonalny, ten, którego działania zdajemy sobie sprawę na co dzień. On działa dosyć wolno, on płynnie pracuje również na strukturach gramatycznych. Usiłuje po prostu przetworzyć całą gramatykę języka i komunikacji treści. Radzi sobie dobrze z zaprzeczeniami, zna się na żartach, czyli to jest ta taka najbardziej zaawansowana warstwa umysłu. Ale umysł nieświadomy. Umysł nieświadomy to ten, jak sama nazwa mówi którego działanie trochę trudniej nam poznać. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że on funkcjonuje. Działa piekielnie szybko, nie, słabo sobie radzi z zaprzeczeniami, nie ma poczucia humoru. Generalnie przetwarza po prostu w takim trybie jednoczesności. To, co widzi, to przetwarza. I mimo, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że on gdzieś tam pod spodem działa i wpływa na nasze zachowanie. No właśnie, mimo że sobie z tego nie zdajemy sprawy, to on potrafi wpływać na nasze przekonania, postawy czy, czy zachowania. Tak spoglądam kątem oka na Wasze pytania. Webinar będzie trwał około godziny. Taki, taki jest plan. Jeśli nie może zostać do końca, to będzie również nagrany. Więc to nagranie również, również Wam prześlemy. I pierwszą strukturą, o której chciałem z Wami porozmawiać, to jest struktura związana z mechanizmem ale. Mechanizm ale. Więc Karolu, Joannie, Andrzeju, miło Cię widzieć na liście uczestników tego webinaru, ale. <gryw> ale. No i jest spora szansa, że nie. wielu z Was w tym momencie zastanawia się, jak dokończę to zdanie. Przestaje być ważne. Że miło Cię widzieć. Ważne staje się tylko to, co ma wybrzmieć za chwilę. Ważne staje się to, co będzie po słowie ale, bo słowo ale ma fantastyczną właściwość. Kasuje to, co było wcześniej, a przynajmniej to marginalizuje i jednocześnie uwypukla to, co jest później. W tym momencie chciałem Wam serdecznie polecić Szymona Negacza, dlatego to się znajduje jego profil na LinkedInie. Szymon Negacz, właściciel Sellwise, ma taki fajny podcast Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. W tym podcaście znajdziecie odcinek o zakazanych zwrotach sprzedaży. Szymon zwraca tam uwagę na taki zwrot, tak, ale. Tak, ale to, to tak naprawdę jest nie, bo tym ale od razu kasujemy. Przecież moc tego, tego słowa tak. A żeby nasze spotkanie było trochę barwne, pokażę Wam jeszcze przykład filmowy na temat tego słowa. No, więc, właśnie. Wszystko po słowie. Wszystko, przepraszam, przed słowem, ale to końskie Wajno. On naucza snu nas w siódmym sezonie gry, gry o Tron. Jeśli nie było dobrze słychać, to link również do tego fragmentu później wam prze, przekażę, będziecie mogli sobie go na spokojnie obejrzeć. Natomiast skupmy się na, na, na przykładach tutaj takich już zapisanych, werbalnych. To znakomita, ale droga restauracja versus to droga, ale znakomita restauracja. W pierwszym wypadku to znakomita, ale droga restauracja. W większości z nas zostaje w pamięci to, że to jest drogie miejsce. I tak naprawdę nie czujemy się zachęceni, żeby z tej restauracji skorzystać. Kiedy natomiast odwracamy kolejność i mówimy, to droga, ale znakomita restauracja. To zostaje nam w głowie, że to jest świetna knajpa. Jeśli tylko mielibyśmy kasę, na pewno chętniej byśmy skorzystali i przekonali się, czy ta restauracja rzeczywiście zasługuje na, na taką cenę, czy to jest cena uzasadniona. Natomiast to, że ona jest droga, zostaje zmarginalizowane. tak Przestaje być tak, tak istotne w, w tym kontekście. Wokół tyle pięknych kobiet, ale bardzo Cię kocham, versus bardzo Cię kocham. Ale wokół tyle pięknych kobiet, myślę, że wszyscy moi koledzy doskonale wiedzą, którą wersję wykorzystać w rozmowie z ukochaną, jeśli zależy im na utrzymaniu dobrych relacji. Jak więc widzicie, to, jak my ustawiamy nasze wypowiedzi przed i po słowie, ale ma ogromne znaczenie, dlatego jak ta wypowiedź będzie brzmiała. Więc uważaj na to, co kasujesz. Słowo ale naprawdę ma ogromną moc. Tak, ale. Ma pan rację, ale. Cieszę się, że dzwonisz, ale. Dziękuję, że zgłasza nam ten, pan ten problem, ale. I tak naprawdę bardzo często nadużywamy tego słowa w komunikacji, w komunikacji na stronach internetowych, w mailach czy w mediach społecznościowych, kasując coś, czego tak naprawdę nie chcielibyśmy skasować, gdyby się głębiej nad tym zastanowić. Mam tutaj też kilka innych przykładów. Obiekcja cenowa to jest coś, co spotykamy dosyć często. W zasadzie w każdej branży spotykamy się z obiekcjami cenowymi, więc możemy się do nich ustosunkować na przykład w ten sposób. Wśród innych firm mogą zdarzyć się tańsze oferty, ale zazwyczaj konkurenci oferują bardzo kiepskie usługi i słabą obsługę klienta. No i co tutaj się dzieje? Tutaj wykorzystujemy mechanizm, ale, w ten sposób, że kasujemy to, co było wcześniej. Wcześniej było to, że mogą się zdarzyć tańsze oferty więc zostaje to zmarginalizowane. Uwypuklamy to, co jest po słowie ale. Uwypuklamy to, że konkurenci oferują kiepskie usługi, słabą obsługę klienta. Ja to zaznaczyłem tutaj na czerwono, ponieważ osobiście nie jestem fanem takiego rozwiązania. Pokazuję Wam to jako głos w dyskusji. Natomiast mnie się ono nie podoba. Nie podoba mi się, bo jest skuteczne, bo odciąga uwagę od obiekcji cenowej i w tym rozumieniu jest skuteczne. Natomiast Jednocześnie skupia uwagę na konkurencie, próbuje go zdeprecjonować. Ja raczej podzielam pogląd, że o konkurencji jako zmarłym albo dobrze, albo wcale. Natomiast tu uwaga skupia się na konkurencie, więc odbiorca takiego komunikatu wciąż będzie myślami się zastanawiał, jakie są te usługi konkurencji i jaka jest ta obsługa konkurencji. A przecież jeśli ma kupić od ciebie, to lepiej, żeby myślał o tobie, a nie o konkurencji. Istnieje też pogląd, że takie deprecjonowanie konkurentów pozwala wyżej wybić się Tobie. Także no, każdy musi sobie rozważyć, jaki jest jego styl komunikacji, ale jakikolwiek by nie był, zwróć uwagę, że właśnie słowo ale jest tutaj wykorzystane w postaci tego kasownika. Styl, który pewnie byłby bliższy mnie osobiście, natomiast ty możesz sprawdzić, jak, jak on pasuje z tym, jak ty czujesz marketing i, i komunikację, byłby raczej taki. Wśród innych firm mogą zdarzyć się tańsze oferty, czyli jakby to jest to, co powtarzamy, ale skoro rozmawiamy już o sprawdzonych rozwiązaniach z atestami, które mają ci przynieść realne korzyści, to spójrz w promocyjną ofertę i sprawdźmy, który produkt byłby najlepszy w twoim wypadku. I tutaj... Również wykorzystujemy kasującą moc słowa ale, ale uwaga jest przerzucona nie na konkurencję, tylko na coś zupełnie innego na atesty, na realne korzyści, na to, co jest najlepsze w Twoim wypadku. Czyli zupełnie w inną stronę, w stronę jakby naszych produktów czy naszych zalet, kierujemy tę uwagę, odbijając ją od zagadnienia cenowego. Więc słowo ale pozostaje bardzo skutecznym kasownikiem nawet wtedy, kiedy nie istnieje związek merytoryczny pomiędzy tym, co było przed ale i tym, co jest po nim. Bo przecież to, że mogą się zdarzyć tańsze oferty, nie ma żadnego merytorycznego związku z realnymi korzyściami, atestami, sprawdzonymi rozwiązaniami, czy tym, co jest najlepsze w Twoim wypadku. Merytoryka tego, co jest po ale, jest tutaj zupełnie, zupełnie inna. Mimo to mechanizm pozostaje skuteczny. Więc taki mój protip, zweryfikuj w jaki sposób używasz tego słowa w swoich wypowiedziach i treściach i sprawdź, czy kasujesz naprawdę to, co rzeczywiście chcesz kasować. Kolejny mechanizm wiąże się ze słowem spróbuj. I tutaj znowuż mam małą inspirację filmową, Imperium kontratakuje. Ponieważ to jest jakby z YouTube'a, to może być poziom głośności mały, więc na ten fragment możecie sobie troszkę podnieść głośność. Ale kluczowe rzeczy będą w napisach. nie Always with you be. Be nice. Master, stones around is one thing. This is totally different. Nie, no, Only different in your mind. You must learn. Okej, okay, to to słuchajcie. Dla tych z was, którzy, którzy nie są fanami sagi, to małe wyjaśnienie. Tutaj Luke Skywalker jest w pewnym w pewnej takiej trudnym położeniu, no bo jego statek kosmiczny ugrząc w tym bagnie i próbuje wydobyć go używając mocy Jedi. No właśnie próbuje. Próbuje i mistrz Joda, ten zielony, tak dla tych, którzy nie, mówię, nie są fanami, tłumaczy mu, robisz albo nie robisz, nie ma próbowania. Bo kiedy Luk próbuje, to nie udaje się mu tego statku wyciągnąć. On y, słyszy bólgot tego bagna, widzi liany, które go gdzieś tam wciągają, to jak on ginie, ten statek we mgle, tylko kawałeczek przecież było widać tego statku, czuje jego ciężar, jak to bagno wciąga statek. Kiedy mówisz, spróbuj, to tak naprawdę mówisz komuś. Żebyś, żeby on uwierzył w możliwość porażki. To jest brak zobowiązania. Słowo spróbuj oznacza, że nie ma żadnego zobowiązania, żeby to wyszło. Mało tego to, to próbuj to jeszcze jest trudność i wysiłek. Przecież statek jest ciężki, przecież to bagno wciągnęło go na dobre, nie? więc jak ma wydobyć statek kosmiczny z tego bagna? Jaki, to jest coś, jak tutaj w tym fragmencie Luke Skywalker tłumaczył, to jest coś innego niż zabawa z kamieniami, bo tam jakby wcześniej w filmie on jakby po prostu kamienie unosił tą mocą Jedi, używał telekinezy. Natomiast no, gdzie, gdzie kamienia, a gdzie wielki statek kosmiczny? Nie? No to wiadomo, że to jest ogromny wysiłek. Więc kiedy mówisz spróbuj, to to mówisz o możliwości porażki, mówisz o braku zobowiązania, mówisz o trudności, mówisz o wysiłku. Andrzej Batko, prekursor NLP w Polsce, ma fajny taki przykład w swojej książce, gdzie mówi: Spróbuj przejść przez drzwi. Czy czujesz, jaki opór stawia klamka, czy słyszysz, jak skrzypią zawiasy, jak ciężko jest przez te drzwi przejść? Spróbuj przejść przez te drzwi. Ale kiedy powiesz, ej, za drzwiami jest torba, możesz mi podać? Przechodzisz przez drzwi bez żadnego wysiłku. Mimo to my, marketerzy, uwielbiamy zachęcać do próbowania. Spróbuj, mówimy w kontekście naszego produktu do klientów. I ja chciałbym zachęcić Ciebie do używania słowa spróbuj, ale w zupełnie inny sposób. Do zachęcania, spróbuj, ale wtedy, kiedy nie chcesz, żeby ktoś wykonał tę akcję. Spróbuj znaleźć zalety w tym projekcie. Kiedy rozmawiacie o projekcie przygotowanym przez konkurenta. W tym momencie w tym momencie spróbuj, staje się, no, od razu mówimy, nie? Że, że to jest takie trudne. To znaczy, że co, te zalety są takie słabe, tak są ukryte, że aż trzeba próbować, że znalezienie zalety urasta do wyzwania takiego jak wyjęcie tego statku kosmicznego z bagna. Versus, co najbardziej podoba Ci się w tym projekcie, kiedy rozmawiamy o projekcie, który sami przygotowaliśmy? Bo w tym momencie nie ma, nie ma w tym żadnej trudności. Nie ma w tym żadnego wysiłku. W zasadzie wrę wręcz jest wdrukowanie, że ten projekt ci się podoba, tylko pytanie, co najbardziej. To już nie jest pytanie o to, czy w ogóle cokolwiek ci się w nim podoba, bo to już jest wiadome. Pytanie, tylko co najbardziej. Więc zupełnie inną ścieżką nasz umysł podąża w tym, w tym kierunku. To prawda. Inne firmy oferują podobne rozwiązania, dlatego zapoznaj się także z nimi. I spróbuj znaleźć coś, co będzie ci tam pasowało, zanim zdecydujesz się na korzystanie z naszych produktów. Okay, to taki przykład wypowiedzi, która nie brzmi zbyt nachalnie, która nie jest taka, taka pushi, ale zobaczcie, co ona robi z umysłem spróbuj znaleźć coś, co będzie Ci tam pasowało, od razu oznacza, że, że będzie ciężko to znaleźć, że raczej, że, że raczej wynalezienie tego, co tam będzie pasować, no, stanowi ogromny challenge, nie? to jest na miarę właśnie wyjęcia statku kosmicznego z bagna. No i jeszcze jest zanim zdecydujesz się na korzystanie z naszych produktów, więc również umysłowi wdrukujemy, że, że Ty się na to zdecydujesz, tak czy inaczej, tak. A jednak zdanie, kiedy próbujesz przeczytać się tak racjonalnie, tym umysłem świadomym, wydaje się takie fajne, nienachalne, sprzedażowo. Tak? Nie, nie mówi, konkurencja jest zła, konkurencja ma kiepskie produkty, konkurencja ma kiepskie usługi, nie korzystaj z konkurencji. Ono wręcz mówi, spróbuj śmiało, idź, spróbuj do konkurencji. A, ale umysł nieświadomy przetwarza je zupełnie, zupełnie inaczej. Także używaj tego słowa, spróbuj głównie wtedy, kiedy zależy Ci, aby zniechęcić odbiorców do wykonania danej czynności albo, albo pokazać trudność, która się będzie z tym wiązała. Kolejny mechanizm to mechanizm przeczenia. Przeczenie, słowo nie. Kiedyś, kiedyś ktoś mi powiedział, że słowo nie działa w ten sposób, że mózg je kasuje, pomija. Uważałem wówczas, że każde słowo nie to taka cegła dorzucona do muru pomiędzy tobą i odbiorcą. Obecnie uważam natomiast, że to jest bardzo ważne słowo i zachęcam Cię do instrumentalnego podejścia do tego słowa. Nie myśl, nie zastanawiaj, nie wyobrażaj sobie, nie fantazjuj o korzyściach, zyskach, o jakości, ciszy, komforcie, spokoju, prestiżu, szybkim hostingu. W takim wypadku. Mimo, że mamy to przeczenie nie, to i tak podświadomość jest strasznie szybka. To, co mówiłem na jednym z pierwszych slajdów, to jest ta ogromna szybkość. Nie wyobrażaj sobie teraz wielkiego żółtego balonu unoszącego się pod sufitem. No Spróbuj o nim nie myśleć, o tym wielkim żółtym balonie. No i, i tak wszyscy widzimy nie? ten balon. I tak umysł zdąży nam podpowiedzieć, że ten wielki żółty balon się tam unosi, mimo że wyraźnie mówiliśmy, że tego mamy nie robić. Po prostu mechanizm nasz mechanizm działa w ten sposób, że żebyśmy mogli czemuś zaprzeczyć tym słowem nie, to i tak musimy sobie to najpierw zwizualizować, żebyśmy wiedzieli czemu zaprzeczamy. Więc to tak czy inaczej się pojawi. A skoro się pojawi, to trzeba zachować ogromną dozę ostrożności. Tak. Kiedy mówisz o swojej ofercie, to pamiętaj, że te określenia zdążą pojawić się w umysłach odbiorców dlatego, Zamiast ten produkt wcale nie jest drogi, to rozważ, że to jest produkt w atrakcyjnej cenie. Nie mamy dużo reklamacji. Nie ma, niby jest, że nie mamy, nie? Ale co zostaje w głowie? Od razu widzimy te reklamacje. To mieszkanie nie jest daleko od dworca. To auto nie pali dużo benzyny. Wy, wyboldowałem to, co mimo wszystko zdąży wybrzmieć w naszym umyśle. I można to zamienić na język pozytywny. Zamiast mówić, że coś nie jest drogie, mówmy, że jest w atrakcyjnej cenie. Kiedy. Kiedy rozmawiamy o naszych, naszej ofercie, o naszych usługach. Nie mamy dużo reklamacji, versus ten produkt jest niezawodny. To mieszkanie nie jest daleko od dworca, versus mieszkanie jest blisko dworca i nie pali dużo benzyny, versus auto wyróżnia niskie spalanie. No, popatrzcie sami, co zostaje wam w głowie, kiedy patrzycie na te zdania, nie? Co się wydaje, że, że, że zdąży tam się pojawić po prostu w tym, w tym umyśle. Dlatego zachęcam do świadomego używania tego słowa. Nie. Chciałbym Wam przedstawić kolejną osobę. Arek Bednarski, bardzo ciekawy profil na LinkedInie, polecam. Trener biznesu, autor interesujących publikacji. U Arka znalazłem nieco inny pogląd. No to, jest jakby, to jest mój pogląd na słowo nie, ale są osoby, które mają inne poglądy. Arek popełnił interesujący artykuł na temat zwrotów użytecznych sprzedaży. Tutaj jest cytat z tego artykułu. Jeśli damy to panu w tej cenie, czy jest jakiś powód, dla którego nie miałby pan robić z nami interesów. No i to jest taka struktura, z którą ja osobiście się nie zgadzam, ponieważ uważam, że jeśli każemy komuś myśl, jakby myśleć, dlaczego ma nie robić z nami interesów, no to będzie szukał sobie przeszkód, będzie szukał wymówek, będzie szukał, dlaczego nie. Natomiast Arek nazywa to ukierunkowaną negacją, i ona sprzedażowo też jest interesującym kierunkiem. Dlatego, że pozwala wybrzmieć wszelkim obiekcjom, bo jeśli ten ktoś, z kim rozmawiasz, jak odpowie na to, wyartykułuje jakieś obiekcje, to ty masz szansę na nie zareagować, masz szansę jakoś te obiekcje zbić, jak to mówią sprzedawcy. Dlatego jest to też jakiś, jakiś interesujący kierunek. Jako głos w dyskusji chciałem pokazać wam po prostu fragment tego artykułu. No i kolejne, jak to może działać w praktyce. No Także możesz w tym momencie... Po 30 minutach zrezygnować z oglądania tego webinaru, ale nie myśl już wtedy o wszystkich, którzy zostaną do końca i poznają najpotężniejsze i najbardziej skuteczne techniki. Patrzę teraz na licznik, nie? Ilu, ilu z Was w tym momencie opuszcza webinar, <gryw> ale widzę, że nikt się nie wyłamał. <gryw> Okej, okay, słuchajcie, jedziemy dalej. Promocja kończy się w piątek, ale spróbuj nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Zobaczcie, spróbuj nie spieszyć się z podejmowaniem decyzji. Tak? Znowu zdanie nie jest, nie jest takie pushy, tak? nie jest nachalne. No, a jednak spróbuj nie spieszyć się, więc to, to, że się mam nie spieszyć, to już będzie trudne i niewykonalne, a w dodatku jeszcze nie spieszyć się, więc zostanie mi tak naprawdę to, że się muszę spieszyć z podejmowaniem decyzji. Więc używaj po prostu tego słowa nie, w pełni świadomie. Przejrzyj swoją komunikację, swoją stronę internetową, maile, które wysyłasz do klientów pod kątem używania tego właśnie słowa i zastanów się, czy jest tutaj coś, co możesz poprawić. Implikacje. Implikacje, no, kojarzysz być może ten mechanizm z takiego przedmiotu jak logika formalna, czy logika pragmatyczna, czyli jeśli P, to Q, może, może coś takiego mieliście na studiach. Na czym to polega? Widzisz kolejne slajdy, i być może zaczynasz już myśleć o tym, co chcesz zmienić w Twojej komunikacji pod kątem słów ale, nie czy spróbuj. No tak. Na czym to polega? Jeżeli widzisz kolejne. O, przepraszam. Jeżeli widzisz kolejne slajdy, to jest, to, to się, to jest fakt, który się dzieje. Pokazuję Ci teraz kolejne slajdy z tej prezentacji. Widzisz kolejne slajdy. I to jest stwierdzenie prawdziwe. To, co jest później. Jest tylko moim myśleniem życzeniowym. Natomiast mamy taki mechanizm, że z jakiegoś powodu sądzimy, że z, z, z prawdy raczej wynika prawda, a rzadziej fałsz. W związku z czym, jeśli pierwsza część jest prawdziwa i niezaprzeczalna, i dotyczy nas tu i teraz, to. Oceniamy tą drugą część jako bardziej prawdopodobną. I to jest taki podświadomy mechanizm. Czyli jeżeli to pierwsze jest prawdziwe, to to drugie wydaje nam się również, również bardziej, bardziej prawdziwe. Więc z, zrównujemy to z faktem, który jest na początku. Możemy wykorzystywać tutaj obrazy, dźwięki i czy, czy ruch, na przykład kiedy widzisz pojawiające się litery i, i, i zaczynasz doceniać, albo kiedy słyszysz pierwsze dźwięki utworu, trafiają do Twojego ucha, i jednocześnie dociera do Ciebie, że ten głośnik, coś tam, coś tam, albo wyprzedzasz ostatniego zawodnika i prawdopodobnie czujesz już, że te buty i tak dalej, i tak dalej, także tego, tego rodzaju mechanizm. Okay. Im dłużej słuchasz tego webinaru, tym kolejne mogą wydawać się bardziej kuszące, tak? To jest tego, tego rodzaju mechanizm. No i to jest znowu. im dłużej słuchasz tego webinaru, bo słuchasz teraz tego webinaru, mijają kolejne minuty, więc ta część jest prawdziwa, natomiast czy kolejne mogą wydawać się bardziej kuszące? To nie jest prawda, to jest tylko moje wyobrażenie, że mogłoby tak być, ale... Większość osób może je ocenić właśnie jako bardziej prawdopodobne, mimo że w ogóle nie wiemy, o czym będą kolejne webinary. Bo po prostu bazujemy na tym, że to pierwsze, ta pierwsza część była, była prawdziwa. Idźmy dalej. Presupozycja. Na czym polega ten mechanizm? Istnieje takie słowo, presupozycja. E, istnieje takie, takie słowo, słuchajcie. W Wikipedii znajdujemy definicję. To pewien sąd, który musi być prawdziwy, żeby jakiemuś zdaniu nadać wartość logiczną, prawdę bądź fałsz, żeby w ogóle jakieś zdanie rozważać. To jest taka trudna, trudna definicja, ale ja ją na przykładzie postaram się troszeczkę Wam przybliżyć. Maciek ma 12 lat i był już podczas wakacji, kilkukrotnie nad morzem. Mimo to nie umie powiedzieć, ile kilometrów dzieli Warszawę od morza. Więc mamy takie stwierdzenie, zawarte w dwóch zdaniach, i automatycznie, bardzo szybko w warstwie umysłu nieświadomego wykonujemy jakieś tutaj rozumowanie. Zakładamy, że istnieje Maciek, zakładamy, że Maciek nie jest kobietą, że Maciek żyje teraz, że Maciek jeździ nad morze. Że istnieje jakaś Warszawa, że istnieje jakieś morze, że ten Maciek prawdopodobnie mieszka w Warszawie, chociaż nie jest tutaj napisane, że on tam mieszka, że istnieje jakiś sposób na podróżowanie z Warszawy nad morze. Cały szereg takich założeń, które musimy wykonać, żeby w ogóle rozważyć sens takiego zdania. No dobra, to teraz mam do Was pytanie. Jak prawdopodobnym jest, że ten trochę gapowaty, może Maciek, ma na świadectwie z geografii ocenę niedostateczny albo ocenę celujący? Czekajcie, teraz spróbuję tutaj odpalić ankietkę. Czy wy, mam nadzieję, że ją teraz widać. Dajcie znać, czy, możecie, czy widzicie ankietę, czy, czy możecie głosować. Nie, nie widzicie, dobra, to zaraz spróbujemy tutaj już szybko uruchomić ankietę i testy. Ocena start. Ankieta w toku mam napisane, słuchajcie, teraz powinna się Wam pojawić. O, dobra, mamy noty. Super, dzięki za głosowanie Wasze. Widzę, że, że głosujecie. Mhm. Większość z Was uważa za bardziej prawdopodobne, że Maciek ma ocenę niedostateczną. Cały czas wpływają kolejne głosy, aczkolwiek widzę, że raczej no ponad połowa, można powiedzieć tak, ponad połowa opowiedziała się za tym, 63 osoby, tak, za tym, że niedostateczna to jest ocena, a 50 osób uważa, że celująca. No jakby wszyscy chyba widzicie, widzicie te, te wyniki. Dobra, słuchajcie, większość z Was uważa, że Maciek ma ocenę niedostateczną, więc ja kończę tę ankietę. O, dobra, tutaj mamy udostępni wyniki. Powinniście te wyniki widzieć. No dobra, słuchajcie, to, to wracamy, do, wracamy do prezentacji. To teraz przedstawię Wam maćka. To jest Maciek. Maciek ma 12 lat i nie umie powiedzieć, ile trwa podróż z Warszawy nad morze. Jeżeli wyobrażałaś sobie maczka inaczej, albo wyobrażałeś sobie maczka nieco inaczej, nie przejmuj się. Ja uprzedzałem, że podczas tej prezentacji w twoim umyśle może powstać błędne przekonanie, ale uznasz je za całkowicie prawdziwe. No, tak właśnie działają presupozycje, czyli te założenia, które my szybciutko sobie robimy, to co nasza, nasz umysł nieświadomy szybciutko przyjmuje za pewien pewnik, żeby interpretować jakieś, jakieś stwierdzenie. No to spróbujmy sobie rozkminić, na czym polegał ten mechanizm, bo widzę po Waszych reakcjach, że wielu z Was spodziewało się trochę innego maćka na czym to polegało, więc teraz pokażę wam na czym to polegało tutaj dokonując pewnej dekompozycji tego mechanizmu i pokażę wam jak on działa gdy już w pełni znasz sobie sprawę jak bardzo zaciekawiła cię ta prezentacja to możesz poczuć chęć uważnego przeczytania i zmodyfikowania tekstów na twojej stronie internetowej na twojej stronie www więc czai się tutaj pewna presupozycja no, mianowicie taka, że zaciekawiła Cię ta prezentacja. Tak, to jest coś, co spróbujemy tutaj prześliznąć troszeczkę do umysłu nieświadomego. Więc mógłbym próbować ci wmówić, że ta prezentacja jest dla Ciebie ciekawa, ale ponieważ to ja ją wygłaszam, to byłoby takie słabe. Wolałbym usłyszeć od Ciebie, że jest dla Ciebie ciekawa, więc mogę Ci zapytać, czy zaciekawiła Cię ta prezentacja? A ty możesz mi odpowiedzieć nie bądź. Tak, mniej więcej jak definicja całki nieoznaczonej w liceum. Więc w gruncie rzeczy, jeżeli odpowiesz mi nie, to będę w kłopocie. No bo trudno, trudno wtedy dalej mi będzie przejść do, 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 do dalszego toku. Więc może inaczej sformułujmy to pytanie: jak bardzo zaciekawiła Cię ta prezentacja? I kiedy tak, zapytamy. To nie ulega już wątpliwości, że musiała Cię zaciekawić. Pytanie tylko w jakim stopniu. Więc nawet jeśli zaciekawiła Cię w stopniu zero, to wciąż jakoś Cię zaciekawiła. I wciąż dla umysłu nieświadomego jest ten mechanizm, że, że po prostu no, no to zaciekawienie miało miejsce. Więc mówimy, jak bardzo zaciekawiła Cię prezentacja, a nie czy w ogóle Cię ona zaciekawiła. Nie wiem, czy już w pełni zdajesz sobie sprawę. Jak bardzo zaciekawiła Cię ta prezentacja? Co tutaj się dzieje? No, tutaj ta presupozycja, że zaciekawiła Cię ta prezentacja, ona jest ukryta. i staje, Zobaczcie, co tu się dzieje. Ona się staje coraz bardziej owinięta, coraz bardziej ukryta. Nie wiem, czego nie wiesz. Czy już w pełni, co w pełni, czy w pełni zdajesz sobie sprawę? Sprawę z czego? Z tego jak bardzo, ale co jak bardzo? Jak bardzo zaciekawiła Cię ta prezentacja? Ile tutaj jest warstw, ile tutaj jest pytań, na które umysł świadomy, ten wolny, ten precyzyjny, ten, który przetwarza złożone struktury gramatyczne, ile tutaj jest pytań, na które on musi znaleźć odpowiedź, żeby w ogóle to zdanie przetworzyć w warstwie świadomej. Tymczasem warstwa nieświadoma, ta bardzo szybka, jak szybka? No, mówiliśmy o tym, tak? Nie wyobrażaj sobie tego żółtego balonu, on się bardzo szybko pojawia. Więc umysł nieświadomy jest piekielnie szybki, dlatego. Tutaj mamy ten efekt tej, tej, tej presupozycji, że to zdąży się po prostu wbić do umysłu nieświadomego i już tam zostanie, podczas kiedy w kolejnych milisekundach wciąż jeszcze umysł świadomy usiłuje odpakować te kolejne warstwy. Nie wiem czego nie wiesz, czy już w pełni, co w pełni, zdajesz sobie sprawę, sprawę z czego i tak dalej, i tak dalej. Więc powstaje takie skomplikowane zdanie. Zdanie, które w gruncie rzeczy. Ma na celu tylko zajęcie Twojej świadomości yy, czymś, skupienie Twojej uwagi na czymś zupełnie innym, podczas gdy to, co było celem tego zdania, fizguje się niepostrzeżenie do środka. I stąd, gdy już w pełni zdasz sobie sprawę, jak bardzo zaciekawiła Cię ta prezentacja, to możesz poczuć chęć uważnego przeczytania i zmodyfikowania tekstów na Twojej stronie www. Więc presupozycje są skuteczne. Są skuteczne pomimo tego, że zdania się wydają trudne, że zdania wydają się długie. Natomiast zachęcam Cię do odwagi, zachęcam Cię do tego, żeby nie bać się tego, że wypowiedzi są długie. My tu w digital marketingu uważamy, że wszystko musi być krótkie, nie? że reklama musi być krótka, kopii krótkie, bulety, nie za długie linijki itd., bo ludzie nie mają czasu. Natomiast to zda, te, tego typu mechanizmy mają na celu oddziaływanie na umysł nieświadomy, a reszta to jest tylko opakowanie, to jest tylko taka zmyłka. To ma tylko na celu zająć naszą świadomość, skupić uwagę na, coś, na czymś innym, po to, żeby właśnie to, co jest tam pod spodem, wślizgnęło się niepostrzeżenie. Kolejny mechanizm to jest mechanizm z Pisma Świętego, bo część z Was być może zapisała się zachęcona materiałem wideo, w którym obiecywałem, że będzie o Piśmie Świętym. Więc mieliśmy inspirację z gry o Tron, z Gwiezdnych wojen. Pora na coś mocno klasycznego, czyli na Nowy Testament. Ewangelia według Świętego Marka. Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymaliście. To jest tłumaczenie brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Kiedy poruszałem te zagadnienia podczas konferencji Isle of Marketing, wpadło takie pytanie, czy takie stwierdzenie, że ten fragment przecież on brzmi trochę inaczej. No ale Biblia jest tłumaczona na wiele sposobów, nawet w Polsce mamy Biblię poznańską, gdańską, warszawską, Biblię Tysiąclecia. Tych tłumaczeń jest po prostu wiele, a one się nieco od siebie różnią. Ja bazuję na tłumaczeniu brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego, ponieważ uważam, że ono najlepiej wychwytuje. I odzwierciedla tak zwany aoryst, czas przeszły, dokonany, który znajduje się, w, który odnajdujemy na przykład w Grece klasycznej, no więc nic dziwnego, że w Nowym Testamencie. No i na czym polega tutaj to zdanie? Przecież ono jest bez sensu, nie? Jak otrzymaliście? Skoro już otrzymaliście, to po co się o to modlić? No, modlę się o coś, czego jeszcze nie mam, a nie o coś, co już otrzymałem. Ok? No, skoro już coś otrzymałem, no to nie będę się o to modlił, no bo już to mam. Więc zdanie się wydaje bez sensu. Ale ono ma głęboki sens. Jego sens właśnie jest w tym oddziaływaniu na umysł nieświadomy, bo to zdanie w ogóle zaczerpnąłem z potęgi podświadomości Josefa Marfiego, którą bardzo serdecznie Wam polecam. I Marfi tam prowadzi taki ciekawy tok rozumowania. Mówi, że jeśli przekonamy naszą podświadomość, że coś już się stało, już się wydarzyło, już otrzymaliście, to tak naprawdę ona będzie żyć przekonana, że to nastąpiło. No ale umysł świadomy, ta inna warstwa naszego umysłu mówi, hej, ale tego jeszcze nie ma, więc. Jakby czujesz tą różnicę, nie? To, 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 to dwie warstwy umysłu mają zupełnie inny pogląd. No i Marfi uważa, że kiedy tak się dzieje, to umysł nieświadomy będzie kierował naszym zachowaniem w taki sposób, żeby to istotnie się spełniło. Stąd też skuteczność niektórych haseł reklamowych. Audioteka to dobrze opowiedziane historie. Te historie już zostały opowiedziane, więc tobie pozostaje jedynie zalogowanie się do panelu audioteki i kliknięcie play, żeby to się faktycznie stało. Oczywiście po drodze wykupując dostęp. A to przykłady z naszych reklam. Sklep wczytany do pięciu razy szybciej. On już został wczytany, tak naprawdę, z tego naszego serwera. Tak, na tym polegają właśnie te mechanizmy. Natomiast nie kończy się to na fajnej żonglerce słownej takiej do, do haseł, chociaż jest bardzo użyteczne do tworzenia zupełnie moim zdaniem interesujących sloganów reklamowych. Natomiast myślę, że warto traktować to głębiej, traktować to jako pewną kategorię myślenia w marketingu i chciałem Wam pokazać pewne case study, nasze case study sprzed około dwóch lat mniej więcej, Mój stan jest taki. Wierzę, że mamy świetny hosting i chciałbym mieć świetne testimoniale, czyli opinie zadowolonych klientów. No, ale nie mam jakby żadnej. Zależy mi na tym, żeby mieć i to, i to nie takich zwykłych klientów, których nikt nie zna, ale takich bardziej znanych. No wiecie, takich celebrytów. Osoby szanowane w digitalu, znane, takie, które występują na topowych konferencjach o marketingu internetowym. Jednym słowem, chciałem mieć Krzyśka Marca. No dobra, to jak to zrobić? No, oczywiście można poprosić. Nie? I często w działach marketingu, częścią naszej pracy jest proszenie klientów o, o te referencje, ale pomyślałem sobie, zróbmy to trybem biblijnym, trybem stało się. Więc. Robiłem stronę z testimonialami, ona była już po prostu gotowa. O, tu jest przepraszam. Ona była już po prostu gotowa na, na deweloperce u mnie. Więc było tam po prostu graficznie wszystko przygotowane. Były zdjęcia, były wypowiedzi. Wszystko było po prostu ready. I ja tak gotową stronę pokazałem, Odpowiednim osobom, tym, które chciałem, żeby wypowiedziały się u nas, mówiąc, że ta strona jest gotowa, tylko czeka na Twoją akceptację. Czyli nie na zasadzie napisz coś, bo planujemy taką stronę, tylko to już się stało to już jest gotowe, tak? I tutaj zobaczcie, wszyscy się zgodzili w ogóle, to jest, tak, to jest ciekawostka, więc w ciągu kilkudziesięciu godzin od rozpoczęcia tej akcji ja miałem zgodę od Krzyśka, Marca, od Magdy czekały, od Tomka niezgody i tak dalej, i tak dalej, od mnóstwa osób, na których mi naprawdę zależało i dzisiaj nasza strona z testimonialami wygląda w ten sposób i tak naprawdę, no to jest ten efekt stało się, to, to, to jest właśnie ta filozofia myślenia, kiedy, kiedy coś już się wydarzyło, to dużo trudniej nam zakwestionować, że to się wydarzy. A przykład, który dotyczy Was. Część z Was zapisała się na ten webinar w wyniku mailingu, który wysłaliśmy. 106, 186 osób zapisało się z mailingu. Mailing był realizowany narzędziem UserCOM. way, bardzo polecam, świetne narzędzie. I tam był taki temat, który mówił o tym, że Twój bilet jest gotowy do odbioru. To się już stało. W zasadzie ten bilet jest gotowy, tak? już, już, już jest do odebrania. I okazuje się, że 186 osób zapisało się właśnie w wyniku tego, że mieli ten gotowy bilet już. Także to są naprawdę fajne, użyteczne techniki, dlatego moim zdaniem tryb Biblijny. To jest kapitalna rzecz w myśleniu o marketingu, daleko wykraczająca poza kopii, bo jest pewna filozofia myślenia o działaniach marketingowych. No i właśnie trochę, trochę Wam zaczynam pokazywać, ile warte są takie techniki, więc tutaj mały pojedynek. Pojedynek na maile. To jest mail sprzed około tam dwóch lat. Celem tej akcji było skłonienie Odbiorców do wypełnienia ankiety i w podziękowaniu za wypełnienie ankiety mogli odebrać poradnik. Tak w dużym skrócie to wyglądało. I popatrzcie, tutaj jest taki mail. Można powiedzieć, czy ładny, czy brzydki, to zawsze jest tam kwestia gustu, ale na pewno jeśli chodzi o elementy, które się w nim znalazły, jest on zgodny z taką klasyczną marketingową szkołą, no bo spójrzcie, że jest jakaś grafika, która pokazuje ten poradnik, tą korzyść, którą na koniec uzyskasz, jest napisany. Takie czytelne hasło, jest krótki, kró, krótka treść, żeby to nie było przegadane, jest bardzo taki jasny przycisk akcji. Jest informacja, że prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, chociaż wiadomo, no jest ona trochę schowana, tak? no bo ten poradnik jest nagrodą za wypełnienie tej an ankiety, ale nikt nie jest fanem wypełniania ankiet, więc lepiej pokazać tą korzyść, odbierz sobie poradnik. Jest krótko, prosto, jest czytelne wezwanie do akcji. A tutaj jest drugi mail, wersja B. Która jest dziwna, bo nie ma tu grafiki. Tekst jest długi, dziwne hasło, poznajmy się lepiej, jeszcze jakiś dopisek. I chciałem wam zwrócić uwagę na to, co było w treściach. Czyli ankieta zajmie ci tam jedną, dwie minuty, i masz odebrany, darmowy poradnik dla właścicieli i twórców stron, masz odebrany, to się już stało. Kiedy go czytasz i myślisz, że niektóre z poruszanych tematów mógłbyś od razu wdrożyć na swojej stronie, my uważnie analizujemy odpowiedzi w ankiecie, żeby i tak dalej. Czyli znowuż, kiedy go czytasz i myślisz, to już tak naprawdę to, że czytasz i myślisz, wbija się trochę do głowy i trudno to zakwestionować. Czyli trochę mechanizm implikacji, trochę mechanizm stało się. I też ciekawostka jest na koniec. Spróbuj zapomnieć o tym mailu. Taki dopisek był na końcu, nie? Spróbuj zapomnieć o tym mailu. To teraz, słuchajcie, jak. Jak to, jak to wyglądało? Jakie były CTR? Ery dla klasyka marketingu wyniosły 9,7%. Jak sądzicie? Dobra, pokazuję Wam haker umysłów. Było 13%. Zobaczcie, o 1 trzecią skuteczność, mimo że ten mail był. Taki no, brzydki po prostu, to był o jedną trzecią bardziej skuteczny od tego, który, który opierał się o całkiem takie klasyczne rozwiązania. Więc dla mnie to, to jest takie przeświadczenie, że te techniki. Potrafią naprawdę podnieść skuteczność tych działań i nie wymagają żadnego budżetu, bo tak naprawdę wysyłaliśmy to w ramach testów AB: to nie było, że zapłaciliśmy za jakąś dodatkową kampanię. Po prostu skuteczność się poprawiła, ta liczona w CTR-ach. Kolejne mechanizmy to mechanizm odliczania. Mechanizm, ja to tak nazywam, mechanizm odliczania, ale często widzę po prostu takie niedoskonałości językowe, zwłaszcza w sklepach internetowych, związane z tym mechanizmem, więc to są trzy proste słowa: pierwszy, kolejny i ostatni. Pierwszy zapewnia taką sugestię, że będą kolejne. Kolejny mówi, że było coś wcześniej i sugeruje, że będzie coś później, czyli odnosi się do, do pewnego kontinuum, i ostatni jednoznacznie mówi, że coś się zakończy. Dlatego właśnie chciałem zwrócić uwagę na komunikację głównie w obszarze e-commerceowym. Dziękujemy za dokonanie zakupu, versus dziękujemy za dokonanie pierwszego zakupu. Kiedy wiesz, że to jest pierwszy zakup. To jest dosyć duża różnica, bo dokonanie pierwszego zakupu od razu zostawia sugestie, że będą zakupy kolejne. Ktoś właśnie ogląda ten produkt, albo tam trzech klientów ogląda ten produkt, versus kolejny użytkownik właśnie ogląda ten produkt, bo kolejny Kolejny zostawia tą sugestię, że już wcześniej ten produkt był oglądany i że będzie oglądany później, więc jakby rozszerza nam tutaj te, ten efekt pewnego dowodu słuszności, że ktoś jest zainteresowany tym produktem. Czy ma pan jakieś dalsze pytania versus, czy zanim dokonał pan zakupu, ma pan jeszcze jakieś ostatnie pytanie? Taka technika stosowana często w rozmowach handlowych przez sprzedawców. Czy dziękujemy za, o, o, za Twój, no, literóweczka, dziękujemy za Twoje ostatnie zamówienie, versus właśnie przyjęliśmy Twoje pierwsze bądź kolejne zamówienie. Dziękujemy za ostatnie zamówienie. Sugeruję, że nie będzie już kolejnych zamówień, po prostu, tak? Może taką sugestię nam zostawić. Dlatego lepiej dziękować za to pierwsze albo za kolejne zamówienie, w zależności od tego, jakie, jakie ono było. I ostatnie słowo, które chciałem Wam dzisiaj omówić, z którym mam pewne parę refleksji wokół tego słowa, którymi po prostu chciałem się podzielić, bo mogą się przydać również Tobie w komunikacji, to jest słowo problem. I zainspirował mnie do tego Patryk Jaśniński, praktyk sprzedaży. Również polecam tutaj profil Patryka na, na LinkedInie, gdzie Patryk w ramach tutaj swoich porad użył zwrotu. Jakie problemy mogą wystąpić w rozmowie z tym klientem, i jak mam postąpić, kiedy te problemy się pojawią? Co mnie zainspirowało do takiego przemyślenia, jak my w komunikacji używamy słowa problem, więc problem to tyle co przeszkoda, co pewna trudność, ale w słowie problem nie znajdujemy ukierunkowania na rozwiązanie, nie ma tej energii do działania, ono jest takie trochę demotywujące. No, mam problem. I, kropka. Nie, nie ma w tym takiego, takiej chęci pokonania tego problemu. Dlatego, kiedy mówimy o, o ja, o, o tym, co się dzieje w mojej głowie, w mojej organizacji, z moim produktem, to sugeruję unikanie słowa problem i zastępowanie go innymi. Jakimi? No, na przykład słowem sytuacja. To jest tutaj pewien mechanizm, taki, do którego mnie zainspirowały amerykańskie firmy, dlatego taka amerykańska typowa taksówka jest na tym zdjęciu. O co chodzi z tą sytuacją? To jak na przykład ktoś ogląda przygody Jasona Borna, to tam jest taka sytuacja, gdzie on się wymknął z obławy i szpiedzy siedzą w centrum sterowania, patrzą w te kamery i nie widać, znikną z każdej kamery i wtedy oni nie mówią mamy problem, tylko mówią: we have a situation. To jest trochę inne znaczenie. Amerykanie mówią, kiedy przychodzi klient z reklamacją, to masz problem, ale jak przychodzi z reklamacją i mierzy do ciebie z karabinu, to masz sytuację. Więc to jest taki troszkę idiomatyczna u nich. Tam. Ta sytuacja to jest taki problem dużo cięższego kalibru. Więc trzeba tak pamiętać, że to nie jest taka wprost kalka językowa. Natomiast słowo sytuacja może być e, fajne, e, bo, bo ono. Nie pokazuje tej trudności. Ono pokazuje, że jest w zasadzie neutralne, więc unikamy tej trudności, tej przeszkody związanej ze słowem problem. Więc jakie sytuacje mogą wystąpić z tym klientem, albo jak sobie poradzę w obliczu jakiejś sytuacji z klientem, brzmi zupełnie inaczej niż jak sobie poradzę wobec jakiegoś problemu z klientem. Kolejne słowo to wyzwanie. No, wyzwanie, coś może mi stawiać wyzwanie, na przykład. Wyzwaniem może być połączenie nie wiem, danych z wielu systemów informatycznych. Czyli możesz, my, mam problem, bo moje dane są rozwalone na 15 różnych systemów i nie mam tego. Ostatnio słyszałem takie piękne powiedzenie Majka Korby z, z Userkoma: jedno źródło prawdy. Więc nie mam tego jednego źródła prawdy i to jest problem, bo moje dane są porozwalane po, po różnych systemach. Ale mogę powiedzieć, mam wyzwanie, czy stoi przede mną wyzwanie związane z integracją danych. I to jest coś zupełnie innego, bo w wyzwaniu jest od razu ta iskra do działania, jest pewna chęć pokonania tej przeszkody. No, ale jeśli nie jest to sprawa duża, to słowo wyzwanie mogłoby być zbyt wielkie. Dlatego w moim arsenale jakby używam jeszcze sprawa do załatwienia, więc kiedy coś jest mniejszej wagi, to mówię często o sprawie do załatwienia. Zwłaszcza, że to jest do załatwienia, to sugeruje, że to się daje załatwić, że to będzie takie proste i szybkie. Natomiast natomiast na LinkedInie była dosyć duża dyskusja na temat tego podejścia i specjaliści sprzedaży zwracali uwagę, że. Słowo problem jest też bardzo użyteczne sprzedażowo. Jest użyteczne, ponieważ klient musi sobie uświadomić, że ma z czymś problem i że aktywnie poszukiwać rozwiązania tego problemu. I w tym sensie nie trzeba się tego słowa bać, tak sprzedażowo. Natomiast zwracam uwagę, żeby pamiętać, w jakim kontekście tego słowa używamy. Więc kiedy Chcemy wykazać klientowi, uświadomić mu coś, to słowo problem może być w porządku. Natomiast, kiedy mówisz o sobie i o, o, o swojej motywacji, czy motywacji swojego zespołu, no to po prostu zwróć uwagę, czy na pewno jest to najlepiej dobrane słowo. Z całą pewnością w komunikacji radziłbym unikać słów typu, jeśli miałby pan problem z, ze zrozumieniem mojej oferty. Jeśli miałby pan jakiekolwiek problemy z naszą usługą, proszę dzwonić. No, wydaje mi się, że to są przykłady tego, jak właśnie nie używać tego, tego słowa. Słuchajcie, na koniec, na koniec chciałem was uprzedzić, że to są techniki, które mogą być piekielnie skuteczne. I można powiedzieć, że niektórzy z nas mogą mieć wątpliwości, czy w ogóle one powinny być legalne, bo ich skuteczność, jeśli ktoś naprawdę się wyspecjalizuje w ich używaniu, jest, jest potężna. Dlatego, dlatego po prostu używaj tych technik świadomie. To są techniki, które można śmiało nazwać technikami wywierania wpływu, manipulacji. Jaka jest różnica? No. Manipulacja, można powiedzieć, polega na tym, że staramy się wykorzystać te mechanizmy nieuświadomione, żeby ukształtować pewne postawy, zachowania, wtedy, kiedy tak naprawdę zależy nam na zmuszeniu, na skłonieniu kogoś do określonego zachowania, albo przynajmniej postawy, a tak naprawdę ta osoba nie ma w tym interesu, tak naprawdę jest to wręcz sprzeczne z jej interesem. Można powiedzieć, że wtedy to jest taka paskudna manipulacja. Ale z drugiej strony są to skuteczne techniki, i to jest jak ostry nóż, który możesz przygotować smaczny posiłek, ale możesz też go wykorzystać, żeby kogoś zranić. Tak naprawdę to zależy od ciebie, od Twojego jakby poczucia etyki, moralności, jak Ty z tych technik będziesz korzystać. Dlatego zachęcam Cię po prostu do wykorzystywania ich tak, żeby czuć się z tym dobrze i komfortowo. Słuchajcie, to tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Jeśli czujecie potrzebę porozmawiania ze mną na, na ten temat, to zapraszam serdecznie, będzie mi bardzo miło zobaczyć Wasz feedback również mailowo, również na, na LinkedInie. I to tyle z mojej strony. Materiał będziemy wrzucali również na YouTube, więc dostaniecie, dostaniecie linka. I oddaję głos do studia. Cześć wszystkim, jeszcze raz. Wow, no, sporo inspiracji, prawda? To teraz tak, zanim przejdziecie ze swoich biurek i rzucicie wszystko i zaczniecie stosować te triki, które przedstawił Wam Artur, mam dla Was aż dwie niespodzianki. Koniecznie zostańcie do końca, bo druga to taka, żeby zdobyć fajne uzupełnienie tej wiedzy przedstawionej przez Artura, właśnie. Pierwszym z nich będą udostępnione przez nas zaraz po webinarze posty na naszych profilach na social media, na Facebooku i LinkedInie. Chcielibyśmy, żebyście podzielili się tam swoimi inspiracjami z tego webinaru. Być może macie jeszcze jakieś pytania. Będę tam ja i Artur i chętnie na nie tam odpowiemy. A drugą niespodzianką będzie to, że mamy dla Was wydanie papierowe e-booka Artura właśnie o hakowaniu umysłów. A co trzeba zrobić, żeby go zdobyć? Zdobędzie go każdy, kto udostępni na swoich socialach właśnie jakąś inspirację, podzielenie się wrażeniami z tego webinaru oraz może ktoś może podzielić się tym, Komu tak w szczególności mógłby polecić taki webinar? Fajnie, jakbyście nas oznaczyli, wtedy będziemy się do Was zgłaszać po adres do wysyłki. No i co, to chyba wszystko. Fajnie, że byliście z nami. Było nas sporo, ponad 200 osób, więc super. Do następnego, tak naprawdę. Cześć. Jest. Dzięki. Trzymajcie się. Hej.